Do obowiązków wolontariuszy należy kilka zadań. Jednym z zadań jest School of Peace, czyli opieka nad najmłodszymi. Codziennie tutaj od godziny 9 do 13.30 przychodzą dzieci z obozu, a my razem z nimi uczymy się, bawimy i spędzamy czas. Kolejnym obowiązkiem jest dystrybucja jedzenia i to jest wieczorna restauracja, właśnie ta, w której aktualnie się znajdujemy. Po godzinie 16 przychodzą tutaj rodziny, uchodźcy, samotni mężczyźni, tak naprawdę wszyscy i dajemy im jedzenie. Przy okazji rozmawiając z nimi, słuchając ich historii, wymieniając życzliwości. Historia, która jest dla mnie szczególnie ważna, to historia Eliasa, wolontariusza z obozu, który pracował ze mną przez ostatnie 3 tygodnie. Jego rodzina wyjechała do Niemiec 2 lata temu. Jest niepełnoletni i został tutaj przez ostatnie 2 lata sam. I w ciągu ostatnich 2 tygodni dowiedzieliśmy się, że dostał azyl w Grecji i może połączyć się ze swoją rodziną, swoim najmłodszym bratem, z mamą i z tatą. I myślę, że to była bardzo wzruszająca chwila i dla niego, i też dla nas. Ale chciałabym podkreślić, że jest tutaj wiele historii i każda tak naprawdę z tych osób ma coś niesamowitego, czasami bardzo tragicznego, osobistego i subiektywnego, ale przede wszystkim ważnego do powiedzenia. Ja myślę, że łączy nas taki wspólny ludzki mianownik, czyli potrzeba tego, żeby się cieszyć, potrzeba rozmowy, bliskości, dotyku i też taka ciekawość siebie nawzajem, bo mimo tych różnic kulturowych i różnic w kontekście religijnym, właśnie ta wspólna, jakby ta wspólna sfera jest bardzo duża. Myślę, że jedno z takich ważniejszych rzeczy, które nauczył mnie wolontariat na wyspie Lesbos, to przede wszystkim obraz uchodźcy i spojrzenie na niego od środka. W mediach była bardzo duża propaganda tego, że to nie jest człowiek, że często jest kojarzony tak naprawdę z przestępcą albo z młodymi mężczyznami. A tutaj zetknęłam się ze zwykłymi ludźmi, którzy nie dość, że mieszkają w ciężkich, drastycznych warunkach, to są w stanie być życzliwi, otwarci, przyjaźnie nastawieni do nas wolontariuszy i dający nam tak naprawdę ten uśmiech, w sumie bardziej mam czasami wrażenie niż my im. Druga rzecz, której się nauczyłam najbardziej, to na pewno dojrzałość i docenienie tego, co mam w swoim życiu i tego, jak bardzo jestem uprzywilejowanym człowiekiem. Myślę, że nauczyło mnie też to dużej cierpliwości, współpracy z innymi, spojrzenia, że razem jesteśmy w stanie przenosić góry i robić dużo, dużo dobra. Nauczyło mnie to też takiej determinacji do tego, żeby dalej działać, dalej się rozwijać w kwestii wolontariatu, pomocy humanitarnej i że to jest bardzo potrzebne. Moim zdaniem dobry wolontariusz to osoba, która przede wszystkim jest nastawiona na współpracę i działanie z innymi członkami zespołu. Również osoba, która jest empatycznie nastawiona do innych ludzi, do problemu, która jest przygotowana na jakąś krytykę, ale nie bierze, to znaczy wysłucha jej i nie odbiera jej agresywnie. Również osoba, która ma w sobie taki mianownik współczucia wobec tego, co się dzieje naokoło niego. Również człowiek, który jest mocny tak naprawdę psychicznie, który nie przyjeżdża tutaj z jakimś olbrzymim własnym problemem i nie stara się pomaganiem zaspokoić tak naprawdę siebie, tylko stara się dać coś od siebie i też skupić się na potrzebach osób, którym pomaga.